Cześć, witajcie, z tej strony Gaźnik, witam was już w 8 odcinku naszego pomieszanego sezonu. Jest dzisiaj ze mną Miłow. Dzień dobry. I Piotrek. Witam. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się sianą kiszonką. Poza odcinkiem została sprzedana kiszonka, za którą zakupiliśmy nowy kombajn, dwa nowe siewniki oraz parę wszystkie maszyny dotyczące prasowania, więc co panowie, lecimy. Lecimy. Może byś powiedział, co będziemy robić? No powiedziałem, sianą kiszonka. Dzisiaj ja zajmuję się koszeniem. Jedźcie za mną, Miłow, gdzie ty pojechałeś? Nie wiem właśnie, gdzie to sprzęt postawiłeś? No to jest koło krów tam. Ja dzisiaj będę kosił, Piotrek będzie przetrząsał. Miłow będzie zgrabiał, a później Miłow będzie prasował. Piotrek będzie owijał, a będę zabierał to i do krów wypakujemy. Dzisiaj taki dłuższy odcinek. A ja chudy so? So chyba chudy, nie? Chudy so, ja jadę bez chudy. Ja gram bez chudy. O kurde, ale Piotr. Ogólnie dawno nie było odcinka na... dawno, 3 dni temu. Czy ale 4. Piotrek w lusterkę zawala. No, ja was nie widzę, bo daleko jesteście. Ty lusterka powinno się samemu dać ustawić. No, powinno, ale to... W 17 mówili, że to poprawią, że będzie mowy, no chyba. Będzie w końcu normalny. Dużo i tak dodali, chociaż są te kierunkowskazy, nie? I takie inne. Coś mi o zgrabiarkę, ma wczoraj koło kosiarek tu gdzie ja. No wiem, że sam ustawiałem. Dobra, to ja czekam tu za tobą, Kaśnik. O kurwa, jebna w ciebie. O dawaj, nie jebnę. Nie jebnie. Dobra, to tam Piotrek, ty wiesz gdzie kosimy, tak? Tak, stoję to. Jest manualne podczepianie? Jest, ja bym tego nie miał. No człowieku, źle podjechał. Poczepisz mi? Czekaj, ja ci poczepię, stój. O, dzięki. Czekaj, jeszcze muszę ci poczepić ten. Wałek. O, to szwory też mi podczep. O kurde, czekaj, bo latam jak pojebany. Trochę, o. Szwory też mi podczepiłeś, a z tyłu? I tu. No już. No miło, my tak jak Piotrek mówiłem, tam kofry koło obok płota i później jak wykosł obok płota, to wiadę, że tam w zagrodę wykosisz i... Było jednak dużo tej siano kiszonki, bo już mamy też pasowozy. On będzie przetrząsał. To Piotrek, o stąd zacząć. To czekaj, ty byś musiał dwa razy przyjechać, wiesz, Łukasz? To Piotrek chodź, poczekaj, bo musi dwa razy przyjechać. Dzisiaj, a stoper miłość ustawiłeś tam na 40 minut? Zapomniałem. Kurde. Poczekaj, już będzie gdzieś za 2 minuty, nie? No. Nie no, więcej niż 2 minuty. 3 o tylko. Dobra, 5 minut już jest. Nie, można tak powiedzieć. To jeszcze 35 minut, nie? No. Dobra, jedziemy. Czy Piotrek, to już, Piotrek by już mógł wyjechać praktycznie? No ja mogę wyjechać. Ta łąka może nie jest za duża, ale później do zagrody. Stój Piotrek, może jeszcze raz mi przyjedzie, będzie lepiej. Później do zagrody jak wjadę, to będzie dopiero problem. Bo jeszcze w tej zagrodzie mimo będziemy kosić. Ale to... Gdzie? No tutaj obok. A, tutaj o. No, bo tylko ja najpierw wykosuję tutaj tą łąkę. Wiesz co, zwaliliśmy, bo można było... Jakieś pole kupić. Jakieś pole zasiać duże. Nie? Ale to nie, to na razie... Na razie starczy. No właśnie, ludzie... A owijarkę mamy, nie? Tak, owijarkę tam jest, Piotr ci pokaże. Ja wiem, gdzie tu jest. A ogólnie ludzie, mieliśmy 500 tysięcy za kiszonkę, a patrzcie ile nam zostało z 500 tysięcy, 14 tysięcy. Aha. Więc trochę bieda. Ja... No 3 razy przyjedzie. Dobra, chodź Piotr, jedziemy. Ale coś mnie tutaj... Nie mogłem skręcać, ale pomijam to. Ej... A, nie wiem czego. Coś tu jest, jakiś błąd mapy. Coś się popsuło. Ogólnie to teraz wiecie, gdzie będzie łąka? Koło krów na tym polu, tam za oboru, gdzie jest. Takie pole. Wiesz mi o co chodzi? Zahaczę? Już zahaczyłem, ale takie ciężko. Miło wiesz, gdzie tam jest, tak. To pole, tam za oboru. To tam będzie łąka. A w następnym co będziemy robić? W następnym odcinku będą żniwa. Mamy nowy kombajn, więc szybko pójdę. Jaki? No Case'a przecież kupiłem. Tak? Musiałem kupić ten największy, ale bym wydał cały kasę za kiszonkę i stwierdziłem, że to nie ma sensu. To Case'a to ja mogę kosić. No spoko.
Ja będę prasował w następnym. Albo Piotrek będzie prasował. To znaczy w żniwach może nie prasować od razu, nie? Nie, no będziemy od razu prasować, bo to... Nie ma sensu, żeby to leżało, tak? 15 filmików, żeby nie było, nie? Właśnie, bo nie ma sensu robić oddzielnego filmiku z prasowania, tak? Ile to będziesz prasował? 15 minut może nawet. Ja będę kosił i zaraz będziemy ten. Na dwóch polach praktycznie. O to następny filmik już ten, jakbyśmy... Możemy jeszcze też od razu taki songę dla krów w następnym odcinku wykosić. Jak tam czas zostanie. Bo to jest raptem 15 minut kosenia tam tym małym polu. Piotreka, na tej mapce gdzieś jest jeszcze łąka? Nie, nie. Oprócz tutaj? Na USB. Ej, czy on nie zbierał? Tak, bo tu widzę, że... Ej. Co? Nie chcę mi to... No bo zbierać. To jakiś jest błąd mapy po prostu. Hej. Patrz, jechałem sobie co czas i tu zbierała, tam nie. Powiem wam, że oryginalne mapy też mają niektóre nieraz błędy. To się już dosyć często zdarza. O. Teraz zbiera. Nie, co się stanęło. No u mnie też nie chcę tutaj czasem miejscami zbierać. No, to właśnie teraz tak bywa nieraz. Ale co zrobić? Farminga już nikt nie ogarnie. No i patrz, widzisz? I to już nie jest zbierać. Może dlatego, że przetrząśnięte nie jest. Tak, bo to nie jest przetrząśnięte, miło. Jak? Przecież to jest przetrząśnięte. Musi być takie fary właśnie, takie jak Piotr. No. No jest właśnie. No jest tam, ja tam przyjechałem przecież. Właśnie. No, nie wiem, czy coś jest z mapy. Ale na tych jest nieprzetrząśnięte, to można zgrabić przecież, geniuszu. No tak, tak. No. Jakiś bóg jest mapy. Ogólnie ludzie nie wiem, czy jaka jest jakość dźwięku teraz, bo nowy mikrofon jeszcze tam nie ustawiałem nic w nim. Ale Miłosz i Piotrek mówią, że dobrze, nie czuć nic najważniejsze. Przynajmniej mikrofon nie pierdzi. To ja już jadę tam w zagrodę. Już tu wykoszone jest? No, wiesz... Piotrek, jak... To czekaj, Piotrek, może ty weź zgrab to wszystko. Na spokojnie. A ja tu zaraz... Oj, przetrząśnij. Mijaki, a ja to sobie to wszystko od nowa zaraz zgrabię. Najlepsze. Skrapiarka to robi, nie? Piotrek, garnik się zbogowało, garci to. Widzisz? A tu mnie nie chce skrapić jeszcze. Ej, Łukasz, ogarnia, zbogowała mi się zgrabiarka i cały czas ten słoma leci z niej, ogarnij. A to nie, ja tego nie widzę, tylko wy widzicie, bo to jest wina mówki. A ty, Piotr, widzisz to, czy nie? Nie, nie. Dobra, to jest, poczekam. No pierdzie, tutaj będzie kręcenia w tej zagrodzie. Bo tu wystarczy leciutko zahaczyć i już wszystko będzie zrewolone. No, ale wiesz. Ej, nie mam modu na tego, na kamerkę. No nie ma, nie ma na GoPro tutaj modu. O Jezu, zahaczyłem. Chyba, was poczułem, że idę w bok. A kuźwa, tu się nie ma tak trochę... Ciasno jest w tej zagrodzie, nie ma co ukrywać. Ja wolę sobie wjechać o tak o... I sobie cofnąć, to lepiej wykosić niż... Krówką pościelić może będzie dzisiaj jeszcze. No, ja tam wiesz... A ścielarkę mamy? Nie mamy chyba. Mamy ścielarkę. Kupiłeś? Tak, ale to wiesz, mamy sianuki fąkę, to do pasu wozu trzeba. No więc jest, na razie jeszcze się krową... Musiałbym tura czepić do tego. Na razie się krową jeszcze nie pościeli. W następnym odcinku, miło, jak będziesz chciał, to weźmiesz, jak to się nazywa, lambo, podepniesz tę kosiarkę pod i przyczepę samozbierającą, będzie w kosiu i do koryta im wysypiesz. A przyczepę nie mamy samozbierającą. Mamy przecież samozbierającą. Gdzie? No koło, tam koło kurnika jest, przecież była w pierwszych odcinkach. A no tak, w pierwszym odcinku kupowaliśmy. Słomę co zbieraliśmy. No tak, i właśnie Miłosz będzie chciał to w następnym odcinku, jak będą zniwa czy coś, albo Piotrek weźmie to tego. To ja będę zbierał, a Piotra będzie kosił, najwyżej. I tego. Ej, co to jest posadzone na tych polach? Nic. Bo na jednym to wygląda z kukurydza. No tak, na jednym jest kukurydza dla krów. Na drugim jest jęczmień, bo sialiśmy jęczmień. A na tamtym jest też jęczmień, dobra. Więc gdzieś się miło w następnym odcinku był... Chodźcie temnij do Lambo, co nie? Po co? No to ci coś pokażę. Chodź. I widzisz, nie? I w następnym odcinku sobie koło krówek jest taka... O tutaj jest, o to, o tutaj jest taka, o tu, o. Patrz. No właśnie, gdzie? O tu. Widzisz, nie? Czekaj, o widzę cię.
O tu. O to patrz, tutaj przecież mogę pozbierać. Tu. No, no to gdzie tam będzie fubawu, czy nie? Tu, o tu patrz, ile jest z pizdu tej trawy. To gdzie będziesz uważał, no. No to tutaj, o właśnie, że ta całą wczopa samo zbierają gdzieś. Dobra, zapomniła. Masz kość, a to będę już zgrabił. No bo już tam Piotr kończy chyba pomału. Tak, ale mi sami nie chce skrapić i... No, mi tak samo. A to już... To już nie nasza wina, to jest... Byłem tam kilka razy, ale... To już nie nasza wina jest. Nie wiem, Lambo będziemy prasować chyba, no nie? No, bo najwięcej mocy ma. No tam ja pojadę, odstawię kosiarki, zapnę Lambo pod prasy i tu przyprowadzę. Dobra. Na razie tyle tej łąki wystarczy na to siano kiszonkę, no nie? Tomasz, Łukasz, może zagrabiaj, żebyś jednej rzeczy w filmiku nie robił. Nie, no zaraz się zmienimy, ja tu jeszcze zaprowadzę te kosiarki, przyprowadzę prasę, co nie? Pokażę tu prasę ogólnie, co tam mamy zakupione w tych hangarach. Poszedł w lusterkach, go tylko widać. No człowieku, Lambo to... A mi o dzisiaj też będzie prasował Lambo. O, ja Piotrek mówił, że ładować nie umie, ale... Mamy Piotrek samozbierający do belek. Ja zapomniałem o tym, tak słyszę. Ej, Łukasz, ja zrobię tak, że z czterech rządków w jeden zbieram, dobra? Spoko. Żeby to, bo te takie malutkie te rządki są, więc... A ty, dobra, to ja odpinam tutaj... Jak ten, to mogę wspierać ten, bo ja zapomniałem, że jest samodana wspierająca. No spoko, Piotrek, to ja będę jednak owijał, więc ja wezmę sobie do czwarka. O, to ja będę prasował, nie? Chociaż, że nie, chyba wezmę sobie Nikolanda. Bo do czwar mi się zdaje, że lepiej to wczepę będzie fajnie. To ja zaraz prasuję, kto będzie zbierał? Ja będę, Piotr zbieram, mówi. Dobra. No, ej, no co jest? Nie mogę opuścić kosiarki, czy co jest? A nie, no, bo ona się rozkłada. Ona to się jest rozkłada. Zbugowane i musisz się rozłożyć, dopiero możesz się odczepić. Czekaj, ja ci to odczepię. Fajnie. Co się stanęło? Wały. Nice. Ogólnie widzę, że seria wam się podoba. Nie wiedziałem do tej pory jeszcze, że na oryginalnych maszynach seria będzie się podobała ludziom, ale tam serio podoba się, bo widzę po łapkach w górę. Jest 6 łapek w górę, a 0 w dół, no nie? O, i tutaj właśnie Miłosz będzie pracował. Miłosz będzie pracował prasą New Holland. Tutaj mamy właśnie całe maszyny osprzęt. To... Paszowozy głównie, tutaj mamy owijarkę i wczepę samozbierającą. No belek, zaraz mi sobie tam zaprowadzę i możemy się zmienić, mów. No to masz, zagrabiaj to, daj mi już z tego. Dobra, to masz jeść. Janka? Czego Janka? Nie, tak spójrzę. Ktoś mi pisze na Steamie, nie pozdrawiam. Mnie też ktoś zaprasza, Mr. Julia mnie zaprasza. Ciebie pewnie też. No ja mam Serendejsa ludzi w CS-ie. Już prasować to, czy nie? No to możesz wjeżdżać, to nie Piotrek już chyba... Ale dopiero dwa te są przyjechane, to tak, nie wiem. Laga mam jakiegoś. Dwa przejazdy są dopiero, Miłosz. Czekaj, Alt-H. Dobra, włączyłem sobie na razie. Czekaj, jak ja to zgrabię, co nie? Dobra. Bo to... Może tych belek tak dużo nie będzie, no nie, ale... Zawsze coś tam jest. Bo Piotrzkowi się robota skończyła. No to Piotrek już może jechać po czepy samozbierające. Ale to po co? Nie samozbierające, tylko po do zbierania belek. No właśnie, do zbierania belek. Chodź Piotrek, ci tam odczepię wszystko. No poczekajcie, co nie, bo ja... Ty Piotrek, weź tutaj, wywal to. Muszę to zbieram. Tam stawiać, tutaj można przyspółstawiać. Łukasz, przyjesz? No tak. O te maszyny do... do tego, do... No, do sianokosów, czy do czegoś tam. No, ale tam kosiarki są. Kosiarki będzie trzeba później wprowadzić. A nie, kosiarki mogę tam stać praktycznie koło krów, co one tam przeszkadzają. Dzięki. Chodź Piotr, ci poczepię. Że to tu jest. Co tam kosiarki koło krów przeszkadzają, co nie? Ogólnie ludzie też pojawiło się 20 krów tam na zapasie i 20 owiec, więc już też wełna będzie.
Ale... Ej, a gdzie to jest ta studnia magiczna? No to tam w lesie, później ci pokażę w odcinku. I powiem wam ludziska, że trzeba będzie zakupić pożniwak przyczepę na wełnę. Prr. Czyli to tylko... Ej, Piotrek, utknąłem! Piotrek, przyczepa na wełnę to jest ta zwykła, taka nie zbierająca na belki, no nie? A? I wałek. A tu wałka nie ma, dobra. Więc będzie następny pożniwak, musimy kupić taką za 14 tysięcy, akurat na stać, ale nie będę wydał całego hajsu na przyczepę na wełnę. Dobra, ja już zbieram. No to już pracuj, bo... Ja podnoszę, bo to jest takie... Kogo wywaliło? Oki, jesteśmy pocięci, wywaliło mi internet. Ale ich nie wywaliło, znaczy wywaliło mnie z CS-a głównie, a ich nie... Ale ja na zlega nie miałem. Będziemy owijać tam koło krów, no nie? Wy pozbieracie ale to. To się da owinąć? No tak, siano tak, się tak. Owino. To tam u krów się owinie, panowie. Tam Piotr gdzieś wywalił, tak, znaczy łowy, znaczy... Nie wiem jak to powiedzieć, żeby łowić tak, żeby można było później do owijarku tam podjechać. Ja zacząłem mówić, wywaliło ci neta, nie? No. A ja nawet laga nie miałem żadnego. No, ja też nie. No bo tego właśnie, bo mi tylko na sekundę wywaliło, no nie? A się jakby flagowało podczas nagrywania. I tak nagle dysknekwy. I zatrzymałem nagrywanie, kuźwa, i mówię, dobra, no to... Ja teraz nie trąb, bo nie słyszałem, czy to pipa mi do belek, czy co. A słyszysz, Piotr, jak pipa mi ten, że belka, nie? Ja słyszę, jak on trąbi. Ogólnie jeden widz się mnie pytał, jak mam na imię, no a to już było tyle razy na odcinku powiedziane, was trudno, nie wiem. Kamil, Boże! Właśnie. Nie. Ale już tyle razy było powiedziane na odcinku. To jest Marian. Adolf. Marian ma ten z imieniem. Adolf. I tego, jak to na odcinkach już tyle razy mi osmówił, jak ja mam na imię. I tego, a wy nawet nie wiecie, kurde. To jest właśnie dla mnie. Jak masz na imię, Łukasz? Łukasz, jak masz na imię? No Łukasz. Ej, Łukasz. No. Trzeba wszystkim Marianom słyszeć życzenia. O właśnie, wszystkiego najlepszego, Mariany, wszystkie dzisiaj, jak my nagrywamy, jest Mariana. Więc Miłow tam ma na drugie Marian, więc Miłow wszystkiego nie mam ja, frajerze. To taki mi tu proszę nie obrażać. Ja nie mam drugiego imienia, mam tylko imię po bierzmowaniu. Mam imię po bierzmowaniu Mateusz. Ty miałeś bierzmowanie już? No, już dawno, w maju miałem. A. Rok temu. Ogólnie jutro 1 maja, jak się z tym czujecie? Kiepsko. Do dupy. Jutro majówka, miło siedzieć te zawiesy. Jaka majówka, debilo? 8 jest. No to chuj. Za tydzień. Ale to już jutro, już też jest majówka, chyba włącznie jest majówka. Nie wiem. Nie interesuję się tym. Ja bym pojechał, ale mam prośbę, tylko nie pojechał. Znowu będę musiał łączyć odcinek w party, no fajnie. To kup sobie internet, biedaku. Znaczy nie, mi to nie przeszkadza, tam raptem dwa party włączyć. Party, Minecraft party, właśnie. Ktoś mi pisał, czy nagram Minecraft. Jak mi podeślę Frapsa, który czytał FPS-y w Minecrafcie, to fajnie by było. Ej, coś mam mówić. To z Miłowem byśmy nagrali Minecrafta. Polecacie jakąś kierownicę za konie drogo? Logitech Driving Force GT. Logitech G2000. Nie polecam, za droga. Ile tysiaka kosztuje? Więcej nawet. 2000 chyba. Ale nie, mi chodzi tylko do 200 taką. A, no to Logitech Driving Force GT. Ile ona kosztuje? Ona kosztuje 400, o taką teraz na oko, w nonecie patrzyłem. I patrz, nie mogę zabrać tego, Piotr, widzisz? No widzę. Dobra, olej to. Właśnie, wiem, że tutaj o... O, że tej siano kisonki nie będzie tak za dużo, no ale zawsze to siano kisonka, co nie? No weź tam podczep ten, owijarkę, jest akurat tam mene. Mhm. A ty tak przyjdź do tego, do New Holanda trzeba tura podczepić. Nie, po co? No żeby do
owijarki wsadzisz w geniuszu. Nie, przecież... No, owijarkę sama podjemnie. Nie widziałeś. Nie. Widziałem wszystko! Obdarłeś mi ten! Patrz, zdarłeś mi pół tej prasy. Owijarka sama mi ją zabiera. Bo ona ma taki chwytak. Mój wypadłem z ciągnika. Dobra, Piotrek, teraz ty. A co ja? Dobra. Wiecie co mam... To jest pytanie z ej, tej siano kifonki nie będzie tak dużo, no ale to zawsze siano kifonka, co nie? Trzeba będzie tak zrobić jakieś siano kosy następnym razem, to się zrobi takie już... było trochę siana tego, albo zasiać traw na jakimś polu. A jakie jest najmniejsze pole na mapie? Takie pytanie w miarę. Dobra, przesta. Ej, jak pole 41 ile może kosztować? Znaczy 26, o to mi chodzi, 26. Tam nie wiem. Piotrek! Kto jest? Piotrek! Ej, tu jest Piotrek jeszcze łąka, chodź tu Miłow. Gdzie ty jesteś? No tutaj o. No tutaj o, gdzie? No tu około na 26. O, 12 tysięcy, możemy kupić pole numer 26 i tu łąkę kiedyś posieć. Ale tu jest... około 26 jest łąka, więc panowie, to łąkę sobie około 20... Jak gdzie ty jesteś? No o, tutaj na 26 jak idziesz, tam na 26 byłem. I tam jest łąka, sobie znajdziesz tam ją. Ej, to... A, tu tam obgrodzono to, tak? Tak, to wiecie co na nas, można by było na jakimś odcinku niedługo zrobić sianokosy na nie, tylko takie zwykłe, nie sianuki songe, tylko takie zwykłe sianokosy, co nie? Gdzie nas studnia Łukasz, chodź mi tu pokaż. No to ci dobra, to ci pokażę. To mi pisze. Zanim Piotr tam przyjedzie. Julian. Dobra, ja biegnę tam ci pokażę. Chodź tu za mną, kolego, biegniemy. Tylko musisz się trzymać mnie, żeby się nie zgubić. O! Dopiero mieliśmy kifonkę! Tak, oni z tymi ofertami, to wiecie co. Gdzie ty jesteś? Tylko nie zbieraj tam. Już, jeszcze. Oni to z tymi ofertami tu wysadzają, co nie? To jest dla mnie głupie. Jak po wodzie napierdalam. Gdzie ty jesteś? Czekaj, bo to tu gdzieś było. A tędy się jedzie, czekaj, tutaj. O, tutaj, tędy. Teraz tutaj. Chyba tu, nie tutaj. O, tutaj. O, tędy. Gdzieś tu będzie droga zaraz. O, tu, nie tędy. Dobrze biegnę. I gdzieś tu będzie droga taka w las. Zaraz. O, chyba tutaj, o. O tu jest stara w las. Tu, nie, o tu jest jakaś. Tu chyba. To w tym lesie jest na stówę. Teraz sobie wyłączę szybkie bieganie, żeby ty... Tak, widzę chałupę, jest. Nie tu. Gdzie tu jest? Jest? No to powinno być tutaj. Las powinno być. No to w lesie jest. Czekaj, ja to zaraz znajdę. Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Którędy wujek Bochun jechał, pomyślmy. Ja jadę tak jak wujek Bochun jechał. O, tu też jest łąka. Dobra, to tak, wujek Bochun jechał tędy. My to głupi jesteśmy, to tędy się jedzie. Miło. Masz? Ja bym nie miał człowieku. To mi się nie nazywał gaźnik. Ty nie nazywasz. No człowieku. Ja nie ma, nie mogę znaleźć, ale wiem, że to jest w tym lesie co byliśmy, na 100%. To jest ten las, Miłow. No i co, nie ma? Jest, to tu jest. Tu powinna być studnia. No tu gdzie jesteśmy? Tu gdzie stoisz ty? Tu powinna być studnia. Nie ma. Na multi oszukana. No tu, o właśnie, tu jest wjazd. O, i tu powinna stać studnia. O, na multi chyba Piotrek nie ma tej studni, no nie? Nie. Nie ma? Znaczy ona jest na pewno, ale ona jest na multi nieczynna, można powiedzieć. Właśnie. No to nie mogę od razu powiedzieć. Właśnie, my tu latamy po mapie. Dojemy, latamy po całej mapce. Nie no, ona jest! Jest! Mam ją! Nie. Mam, znalazłem magiczną studię, jest. Okej.
Czekaj, idę. Tu jest taka fajna drówka, Migos. Taka, której nie powinno być w ogóle. Tajemnicza studia w parcu... No ta? No. No i nie działa, ale jest. O tu Łukasz, zrób screena i ten, na miniaturkę. Czekaj. Filmiofu. Co my tu robimy? Ty, Piotrek jeszcze. O tu Piotr, stań. No, dobra. O, stój, o. Twitch, te, no. Nice. Ale... Dobra, idziemy. Tak, kurde, zastanawiam się, co to za droga tutaj może być. Ja tak poszedłem, patrzę studnio. To ją przenieśli, Piotrek, ale chyba. Ale Belek tu z tej łąki... Ej, Piotrek, to studnie chyba przenieśli, bo ona była w innym miejscu, no nie? Nie, była w tym samym. Dobra, to już zebrane wszystko jest. Dobra, to ja biorę owiarę. Nie będziemy owijać. To Piotrek... Piotrek... To ja jestem na farmę Rampo, tak? Czy... Tak, Lambo idzie na farmę. Chodźcie tutaj koło krówek, mi tu proszę tutaj wywalić te bele. To kto jedzie? Piotrek, włącz koguta. Dobra, ja jadę. Ale ładnie. Jedzie, jadę tutaj. A mimo, że tak powiem, dojczem walnie w te belki, żeby one się przewróciły, dobra? Wtedy będzie wygodnie, a później pozbierasz i poukładasz. A to jest tylko jedna wrzewa tych belek? Ta. Cała? Ta. O, wow. Gdzie je wywalić? Chodź za mną, jedź. To jest taki placyk. O tu? No, na tym patrz, przygląda się od siebie, patrz. I teraz patrz to. Weź to, zrobię. No, miałbym się przewrócić. Przewrócić? No, przewróć je. Blum. O, dzięki. Belki to tam nic im nie stanie. O. Ale to teraz muszę iść po tura, wiesz o tym? Nie, bo możesz zabrać w przyczepę samo zbierająco. Nie. Możesz. Piotr, ty możesz dać, czy nie? Tak. O, to dobra. Chodź tu podjąć, żebym ci na przyczepę walnął. O, wywal ją. Jo. Tak, muszę się nakręcić, bo... Bo tak powiem, niewygodna. A tamten trąbił. A tamten sika na silos. Chodź tu. Miłofi, później te belki tylko koło obory wywalisz, dobra? Nie! Co ta głupia belka, pizziu. Zatem muszę to wywalić. A w ogóle ile tam minut? Mam 25 już. A, to spoko. Chodź tu. Akurat się wyrobimy chyba, wiesz? No, na pewno się wyrobimy, bo tyle jeszcze 2 minuty, a tylko... Zbieraj, tylko nie... Czekaj, ja wezmę teraz tamto, żebyś tamtej... Nie zabił, że tamto, to jest przy tej tamtej. Uff, Marian, poczekaj. Ty nie umiesz podjechać, żeby tej nie zabrać? No. No, już nie porysało. Trochę to się strasznie długo okręca. No to ujdę. Ja na czelek stoisz. Dobra, zaraz. To Piotr, weź tu zbieraj, ja mam lepszy pomysł. To ja pójdę teraz po Lambo, nie? No od razu będzie... I pójdę po przyczepę samozbierające. Dobra? No już będzie na następny odcinek się mi przygotowuje. Przygotuję się od razu. Masz to 4 belki. Wyrobimy się w 35 minut, wam powiem. Nic nie jest najgorzej. No fakt, muszę sam poczepić. Ja tak tam koło obory je wypakuję już później, dobra? Czyli chcę dokładnie? Chodź, pokażę. O tu jo na tej ściance, dobra? O tu jo. Tu? Mhm. Tak. Bo później tak będą sienokosy na tamtej drugiej łące koło 26, no nie? I tam będą też belki takie te zwykłe, myślę, że tam więcej tych belek wyjdzie.
Ale tam powinno być więcej tych belek, bo tam jest duża łata łąka, mimo że widziałeś ją chyba. No, no tak. A to, to dopiero na razie, mimo wszystko, w następnym odcinku pościeli kropką. Ten odcinek myślę, że dzisiaj wstawię, no nie? Bo nie, nie ma odcinku prawda. Gdzie ty jesteś? No bo ja już tak wiesz, tylko pod ciebie się ustawić. To z tym Piotrek w jednym miejscu, co nie? No dobra. Jeśli nie, ja muszę kręcić się wtedy, żeby pod ciebie się ustawić. Piotrek, ile pingu masz? 40 czy 30? Ja mam 50-40 tylko. Jak wam po, sobota leci? Pochmurna? U mnie pochmurna. No deszcz pada. Czy kurde ten Orlik, a tam mokro będzie pewnie kurde. A tam nie ma przecież się nie w tych krzesełek warnych, tylko jest sama no, trawa. No, nie słonecznie. Miłofa, ty wiesz gdzie tam jest na tym Orliku taka dziura w tym? W siatce? Co się no, przechodzi to, w wakacje? Wiem, to przecież wszędzie są dziury. Tam w wakacje się przechodzi. Myśmy tam, wiesz, że Michał tam w wakacji utknął, znaczy nie Michał, tylko Max. Ej, słyszysz? Ja wezmę... ja chyba będę New Holland zbierał to. Czego? Ale Lambo podczepisz. Wiesz, no bo wykozić... A, przecież do Lambo kosiarkę wezmę. Właśnie. Nie. Do miłości w sobie... słonecznie dzisiaj. No bo Piotr, ty w Lech nie mieszkasz, my w Lublinie. Znaczy koło Lublina. My jesteśmy... No, no u nas pada. To znaczy już nie pada, nie? Ale no jest pochmurno i mgła się robi w pomału na dworze. Ja pierdolę, co ja zrobiłem? Nie. Chłopaki? No. Znaczy, powiem, trochę mamy problem. To źle. Tak jakby trochę kosiarka się wyjebała. To źle. Dobra, to stoi tam już tam mod, ja te po tą perykę, nie? To chodź na silos, Piotrek. Z tobą nikt na silos nie pójdę. Jest. Przynajmniej udała się tam ta sianokiszonka, przynajmniej mamy wyczepę belek, siana. Miło tam następny... Widziałem, myślałem, co zrobiłeś! Ja widziałem, co... Ja widziałem, co... Ja go widzę! Ja go widzę, kurde, o to było. Ja ten moment zaznaczę w podczas renderowania. Ja tego nie widziałem, akurat. Ja ten moment w Camtasii zaznaczę, kuźwa. To będzie lepsza miniaturka. Ja tylko podczepiłem ten. To będzie lepsza miniaturka. Kosiarkę. Włączę kosiarkę, troszeczkę. Siedź w tym ciemniku. A czego nie mogę włączyć? Piotrek, podejdź, stań na koło ciemnika przodem do mnie. To będzie lepsza miniaturka. Green screen. Dobra pany, dobra pany, dzisiaj nam czas doby końca, podsumowujcie odcinek. Ale moglibyście mnie podnieść? No to zaraz się podniosę po odcinku. No to podsumowujcie odcinek. Odcinek? No. No to odcinek? Tak. Dziś zrobiliśmy dużo. No. Zrobiliśmy dużo i zrobiliśmy dużo. Znaleźliśmy studnie. No. Miło wdechował traktorem. Wykosiliśmy... O, laga dostałem. Dobra. Wykosiliśmy dwie łąki, tak jakby to powiedzieć. Zrobiliśmy belki, owinęliśmy je i tyle. No, Piotrek, chcesz coś dodać? Nie, tylko dziękuję za kraj. A ty nagrywałeś? Tak naprawdę? Nie nagrywałem. No, to tak, link do kanału Piotrka macie w opisie, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Do następnego, cześć, no i pa, pa! Cześć! Cześć!